Na wstępie chciałabym powitać wszystkich obecnych. Możemy zaczynać, proszę o pytanie. Dobrze, będziemy już kończyć. Dziękuję wszystkim za udział. No, piłkarze już się rozgrzewają, trybuny się powoli zapełniają. Czeka nas dziś niewątpliwie bardzo emocjonujący mecz. Witamy Państwa bardzo serdecznie tuż przed rozpoczęciem spotkania, na które od dawna czeka cała piłkarska Polska. Po wielu miesiącach wreszcie nadszedł ten dzień, dzień prawdy, dzień rozstrzygnięcia. Kto wzniesie do góry Puchar Polski? Już za chwilę rozpoczniemy relację z tego oby spektakularnego meczu, który skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski oraz siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie do spędzenia tego czasu z nami. Arcyciekawe spotkanie przed nami, Jacku. Oba zespoły przeszły długą pucharową drogę, aby dziś znaleźć się w tym miejscu. Kolejne rundy Pucharu Polski i eliminowani kolejni przeciwnicy, którzy marzyli o tym samym. Pokonać rywala, zajść do finału, wznieść zwycięskie trofeum. Za 90 minut dowiemy się, czyje marzenie się ziści. Popatrzmy, w jakim składzie zagra pierwsza z dzisiejszych drużyn. A teraz skład meczowy zespołu Zagłębia Lubin. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia wbiegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Rozpoczęła się właśnie pierwsza połowa finału rozgrywek pucharowych. Takie spotkania zawsze dostarczają przyjemnego dreszczyku emocji. Popatrzmy, jak będzie dziś. Hazard. Messi. Benzema. Alaba. Davis. Bruno. Messi. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Benzema. Davis.
oddalają grę od strefy obronnej. Oj, teraz może być niebezpiecznie. W obu zespołach mamy niezmiernie utalentowanych zawodników, z których dwóch zasługuje na naszą szczególną uwagę. W tym spotkaniu wystąpi wielu utalentowanych piłkarzy, ale ta dwójka jest naprawdę wyjątkowa. Już nie mogę się doczekać rozwoju wypadków. Hazard. Suarez. No, już blisko pole karne. I bramkarz oddala zagrożenie. Żywec. Filip Starzyński. Żubrowski. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Jest okazja do dośrodkowania. Piłka na dalszy słupek. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Suarez. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. A więc jest gol! 1-0 i znacznie zbliżyli się do zdobycia Pucharu Polski. Teraz dopiero zacznie się prawdziwa walka. Przecież przeciwnicy też mają na niego wielką ochotę. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. De Jong. Bardzo dobry odbiór. Filip Starzyński. Żubrowski. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Posłał piłkę na dalszy słupek. Ajaj, piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Żubrowski. Teraz górą, ładnie. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Co teraz wymyśli? No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Czy będzie dośrodkowywał? Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Będzie chyba podawał. Bardzo ważna interwencja obrony. Stracili teraz piłkę. Będzie teraz wyrzut z autu. Davis. Dobre, prostopadłe podanie. Suarez! Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. I strata piłki.
Bruno. No, z tego miejsca można strzelać. Zespół traci piłkę. Żubrowski. Dobra seria podań. Bruno. Alaba. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Davis. Gol! Była bramka przewagi. Są dwie. Triumf w finałowym meczu coraz bliżej. Drużyna przeciwna musi się wziąć ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Dogranie najwyższej klasy. Tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Strzelec dobrze przymierzył w krótki róg. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Żywec. Filip Starzyński. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Dośrodkowanie na środek pola karnego. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 2-0. No i mamy przerwę w meczu finałowym. Są, można powiedzieć, o 45 minut bliżej ostatecznego triumfu. Od samego początku chcieli zaatakować, by objąć prowadzenie. Teraz muszą zagrać mądrze w drugiej połowie i nie roztrwonić przewagi. Gwizdek sędziego, początek drugiej połowy tego pucharu. Ruszyli. To już końcówka, jeszcze 45 minut i dowiemy się, kto ostatecznie wzniesie puchar. Żywec. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Benzema. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ale Sol się teraz cieszy! Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3-0. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Filip Starzyński. Oddali piłkę. Ma dużo miejsca na skrzydle. Dembele. De Jong. I teraz strata. Żywec. Ma z kim rozegrać tę akcję. Mądrze przetrzymuje piłkę i czeka, aż koledzy się włączą do akcji. Piłka opuszcza boisko po tej interwencji. Rywale rozpoczną z autu. Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę.
Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. No i strata piłki. Uff, co za interwencja. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Davis. Benzema. Interesująco zapowiada się ta akcja. Gol! Ależ czysto trafił tę piłkę z woleja. No, no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. Oglądamy podobnie powtórkę bramki. Trzeba przyznać, że bramkarz nie zachował się tutaj najlepiej. Skoro nie był w stanie wyłapać pierwszego strzału, powinien wybić piłkę gdzieś w bok, a nie prosto do rywala. Potem dobitka była tylko formalnością. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Lubomir Guldan. Akcja skrzydłem. Przerwał to obrońca, a będzie wznowienie gry wrzutem z autu. Bramka stopniała. Ta przewaga, ale ciągle jeszcze brakuje paru trafień do remisu. Ożywienie w szeregach drużyny, chyba wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. My też w to wierzymy. Cztery do jednego, trzy bramki różnicy, raczej nie do odrobienia. Chwila radości dla fanów i drużyna zdobywa gola. Sytuacja znacząco się już nie zmieni, ale może trochę poprawią się nastroje. Na pewno zdają sobie sprawę, że wynik rywalizacji nie ulegnie zmianie, ale mają chociaż tę bramkę na pocieszenie. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. I piłka po główce na aucie. Davis. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Davis. Benzema. I piłka w siatce. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. Zagrał idealnie na głowę strzelającego na dobrej wysokości. Taka szybka główka bez podskoku jest bardzo trudna do obrony. Bruno. Benzema. Aguero. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Będziemy mieli zmianę. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Aguero.
Benzema. Ciekawe, jak to rozwiąże. Filip Starzyński. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Jeszcze troszkę do końca, ale myślę, że znamy zwycięzcę. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. To mógł być gol, ale wspaniale zachował się teraz bramkarz. To była naprawdę dobra okazja w sytuacji sam na sam, więc tym większe brawa dla broniącego. Centruje z rogu w pole karne. Zagranie na dalszy słupek. Aguero. Ruszył z piłką do przodu. I zażegnuje niebezpieczeństwo. Filip Starzyński. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Fantastycznie! Ach, niewiele zabrakło. Piłka tuż nad poprzeczką. Ładnie się złożył, ładnie uderzył, ale trochę za mocno. Musi próbować dalej. Co za wspaniały moment. Rozległ się końcowy gwizdek i już wiedzą, że puchar jest ich mimo wielu nerwowych momentów w tym spotkaniu. Chyba nie ma wspanialszego uczucia. Najważniejsze to dać z siebie wszystko w finale i oni tego dokonali. To jest ta chwila, to jest ten moment. Za chwilę uniosą w górę upragnione, wywalczone trofeum. Już wchodzić będą powoli na to podium, a potem będzie można fetować. Cieszą się jak dzieci, ale trudno się dziwić. Ten moment, ten wielki moment, już dosłownie za parę sekund. Tak, tak, zacznie się, jest! Jest ten upragniony puchar! Mają go! Ale skoczyli w górę! Ale są szczęśliwi! Ale są zwycięzcy! Ale szpeta na stadionie! Falują trybuny, błyskają flesze fotoreporterów. Tę chwilę zapamiętają na całe życie. I teraz do tych, którzy ich wspierali, do tych, którzy ich dopingowali, do swoich fanów powędrowali, by im podziękować za wsparcie, za to, że byli z nimi w każdym momencie. Kibice obejrzą to trofeum w klubowej gablocie, ale w rękach piłkarzy tylko tu i teraz. Trzeba uwiecznić tę chwilę. Ustawiają się teraz do pamiątkowego zdjęcia. Tak, takie fotografie potem ogląda się w muzeach. Kolory wyblakną, wielu zapomni nazwiska części z nich, a oni wciąż będą się z tych zdjęć uśmiechać. Suarez. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć.
Suarez. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Davis. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Piłka posłana w pole karne. Interesująco zapowiada się ta akcja. Benzema. Mamy parę pytań i prosimy o komentarz do tego meczu. Dziękuję za rozmowę.